Dzień dobry Państwu. Witamy dzisiaj wszystkich z naszym przemiłym kołem gospodyń wiejskich z Łukaszewa. Nasze panie, jest z wami tu pani przewodnicząca? Tak. Pani przewodnicząca. To w takim razie poprosimy panią przewodniczącą, żeby przedstawiła te panie, które są z panią i oczywiście siebie. Witam serdecznie. Nazywam się Nowa Gielona, jestem przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Łukaszewie. Oto członkinie Sylwia Sobczak oraz Iwona Florczak. To w takim razie możecie nam panie jeszcze powiedzieć, co będziecie dzisiaj gotowały? Będziemy robiły roladę z ciasta francuskiego zapiekaną z serem, pieczarkami i kurczakiem. Do tego będzie sałatka. Zapowiada się przepysznie. W takim razie myślę, że zapraszamy już wszystkich do kuchni i myślę, że będzie smacznie, cudownie, przepięknie. Czyli do pracy. To miłe panie, jeżeli mogę prosić, która z pań będzie szefową kuchni? To pani siostra. Pani przewodnicząca. No to w takim razie od czego możemy zacząć? Ktoś musi na pewno pieczarki umyć, następnie je pokroić, aby później można je usmażyć. Jasne. Jest również cebula do ubrania na początek i pierś z kurczaka też trzeba pokroić, aby ją zamarynować. Mogę pomóc, tak? Oczywiście. Ja się cieszę. Dobrze. Tak na co dzień to jakoś często gotujecie razem, czy? Nie, rzadko. Razem nie jemy, chyba nigdy. Bardziej może razem jemy. Bo wy w zasadzie jesteście chyba najmłodszym kołem w gminie, tak? Tak. W którym roku zaczęłyście działać? Grudzień 2018. Aha, a przedtem wasze koło było razem z kołem z Jaraczewa, tak? Tak, było ukończone z Jaraczewem. Niestety nie wiem jak długi okres, bo akurat my nie należałyśmy bardziej gdzieś tam starsze panie, tak? Oraz panowie też, więc macie, nasze koło panów, tak? Mamy, czyli panie i panowie. A właśnie ilu was jest w stole? 11, więc też chyba cechuje nas to, że jesteśmy kołem najmniejszym, tak? Najmniejszym, najmłodszym. Chyba, nie wiem, czy niedźwiady, bo nas nie zajmują koło, tak mi się kojarzy. Niedźwiady też mają koło. Ale nie chyba po nas, także chyba nie jesteśmy najmłodsi. No a niech pan powie jakieś takie ciekawostki, może nie wiem, może byłyście na jakichś fajnych wycieczkach, albo może jakieś tam uroczystości odwiedziłyście razem. Byłyśmy na wycieczce w Karpaczu, ale w tym roku było go na niebie. Ubiegłym chyba. W 2020? Nie. W 2019. Przed tą pandemią. Tak. No i bardzo mile to chcą. No, nie wiem, czy to było. W górę czujesz się, tak? Tak, w górę. A wycieczki jednodniowe czy dwudniowe? Bo tak w zasadzie jak dwudniowe to jest trochę lepsza integracja. Tak, trzydniowa nasza. O, wycieczka. No proszę. To super. Tak, razem byłyśmy wtedy ze skołą z górą. To od razu pani na patelnię kładzie? Tak, mogłabym włożyć na patelnię, tylko bym prosiła, żeby mi pan pomógł ją uruchomić. Oj, przemiły pan Jacek. Dobrze, że była do pani naszym widzom opowiadała, co się robi, jak, dlaczego. Marynujemy kurczaczka. Papryka. Także zamarynować jak na minimum 5 minut, 5 do 10. Oliwy tak.
będzie w ciszy. Tak, tak. Szczerze mówiąc, chyba nie, jeszcze nie spotkałem się na tym zdaniu. Mamy nadzieję, że tutaj kogoś zainspirujemy, więc stąd był generalnie ten zamysł, żeby zrobić coś innego, po to, żeby po prostu ktoś mógł być może wykorzystać ten pomysł, tak? Tak, 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 oczywiście. Dlatego ten nasz projekt nazywa się Przysmaki Jarczewa, żeby się kojarzyli zadania z naszą gminą. Ktoś będzie chciał zrobić jeszcze francuskie, kto sobie włączy YouTube'a i zobaczy, aha, Łukasz, to robił coś fajnego, nie? Tak. Czekaj, ja sobie teraz wrzucę cebulę do garnka, podsmażę ją na oleju, tylko muszę poczekać, aż olej się rozgrzeje i będziemy smażyć pieczarki. To by było mało jeszcze. Dobra. Czerwona będzie na później do sałatki, więc ona będzie krojona inaczej. I w międzyczasie lepiej czerw. Bardzo, ja tu się nie mogę wyrobić. No, ale to nam się nie śpieszy. Tutaj gorąco nas nikt nie wyrzuci. Nie mogę działać. A jakiś dni powiedz, czy tam Wigilię organizujecie też u siebie? Tak. Koniecznie u siebie w Łukaszewie. W przyjemności pana dyrektora mamy tutaj Wigilię przy Dziękowie. No sala ta w Jarczewie jest w końcu po to, żebyście mogli się kupić. A jakieś plany macie na przyszłość? Co robicie? Na razie planów nie mamy, bo jest pandemia, także to nam... No tak, ale mam nadzieję, że ta pandemia no, w końcu kiedyś się skończy, nie? No ja też taką mam nadzieję, tylko czy... Kiedy? No my też byśmy chcieli zacząć działać normalnie. Jakieś fajne... W zeszłym roku nam się udało zrobić jej kobiet i na tym stanęło i koniec. Myśleliśmy, że w tym roku zaczniemy z jej kobiet. Ale no niestety też się nie uda. No smażę pieczarki. Jak się smażą, to będziemy kontynuowały. Zawsze jak w połączeniu z cebulą mają one zdecydowanie inne lepsze smaki, więc... Posolimy. Jest ich dużo, więc i pocieszę. Ten parczek już pani ją usmaży. Tak. On będzie musiał chyba przestygnąć, tak? Tak samo kurczak, taki pieczarki. Aha. Chyba, że dzisiaj tak ciepło, bo jak było chłodniej, byśmy wystawili na dół i by było chwila moment, ale... Pani już tego kurczaka tam się przyprawiała? Tak. Będzie przyprawiony, nie? Mój pieprz. Tutaj są przyprawy, tutaj są. A po co
razem z tą marynatą mamy za bagażnie, tak? Tak, i olej jeszcze. Tak. Zmieniamy z tego tłuszczu. Żeby nam się lepiej wkładło na ciasto francuskie. Ważne jest właśnie też, żeby pieczarki właśnie nie były właśnie nasączone tym sokiem, tak, tak dalej, bo później ciasto nam się całe rozpłynie, nie? Więc tak. Ważne też, żeby... Pieczarkę dużo soku puszczamy, dokładnie, więc... dokładnie. Przygotowywać do sałatki. I Iwona, spojrzy do pieczarek? Tak, tak, zobaczę. Trochę zarumienić, jeszcze chwilkę i będą gotowe. Rozparowały. W tym czasie możemy zrobić sos czosnkowy. Dobrze? Czosnek to już nie dla mnie, nie lubię tych spraw. Jogurt greski, 8 łóżek. Według przepisu mojego syna. O. Więc co będzie to jego wina? Syn dobry? Rzadko kiedy, ale mu się zdarzy. A ile ma lat? No 18. To teraz tak się wziął, że z internetu po prostu tak się nauczył. Bo tyle programów jest teraz właśnie kulinarnych, że to chyba tak zachęca, że? Tak. Mówiąc, że dobry szef kuchni, to facet musi być. No więc powiem panu tak. Zrobił nam placek drożdżowy, gdzie myślałam, że mu nie będzie, bo to jest ciężki placek. No to mu takie wyrósł. Bardzo ładny. I 4 łyżki majonezu. A jest jeszcze ten placek drożdżowy już? No suchy zrobił, skruszałem tylko. Bo on taki lubi. Najlepsze dla mnie to drabaczka. Albo z jabłkami. Z jabłkami. My bardzo lubimy. No, to będzie szarotka dla mnie. I 2 ząbki czosnku. Tak, jest taki mały czosnek. Dłużej będziemy dużo pić. Czosnek zdrowy. Akurat na pandemię to zarostki nam zabije. Ale tak jak wiemy, to chyba nic nie zabije. Jak się nie poszczepimy, to raczej. No, no tak. Naturalna antybiotyk. Wszystkie babcie zawsze mówiły, ząbek czosnku, to będziecie zdrowe dzieci. Tylko siedzieć w domu wtedy, jeść ten czosnek i siedzieć w domu. Właśnie. I to dobrze wymieszamy. Dokładnie, jeszcze sól i pieprz. Ale jak mamy na Maksymiliana, to musi być bez koperki. Koperek bardzo dobry. Tak. Nie mogę spróbować, czy jest dobre, bo mam maseczkę. I do smaku, i do dekoracji. I czego za mało, proszę pana? Soli, pieprzu czy czosnku? Słucham? Dobra, bardzo dobrze. To wino to wrzuć. To już nie będzie na mnie. Tak. No tak. Zaciekająco pachnie ten czosnek, ponieważ jak się kupuje teraz ten koperek, to on jest taki jasno-zielony i mało pachnący, a on jest taki ciemny. Tak naprawdę też to jeszcze do końca nie doszło, to ona też dojdzie w piekarniku, bo ta roleda musi być pół godziny. Jakieś 20. Ale to się nam nie śpieszy. Tak, 20 do 30 minut. No, tak, musimy poczekać na to. Wasze popisowe danie to pewnie jest najlepsze. Też można generalnie surowy w ogóle filet włożyć w to ciasto, ale wtedy wiadomo, że musi dłużej być w piekarniku, nie? Więc myślę, że to jest taka bardziej wersja
bezpieczna. Więc teraz będziemy robiły sałatkę z brokoli, z pomidorków koktajlowych, ogórka, rzodkiewki i kukurydzy. I kukurydzy i do tego dołożymy sos koperkowo-czosnkowy. Brzmi pysznie. Myślę, że chyba nie. Pół z tego. I słodkeczka. Tak. Do tego jeszcze jest cebula. U nas na rzodkiewki się mówiło redyski. Po wielkopolsku to jest podobnie, tak? Jeszcze słyszałam. Słyszała pani, że nie. Rzodkiewki to redyski? Moja babcia zawsze tak. Tutaj cebula, czy będzie działać? No jak dalej pójdzie, wasze koło się rozrośnie, to chyba trzeba będzie same wybudować. No ja nie wiem, czy się rozrośnie, bo nas tam jest mało. No ale... No salat, no... Wszystkie miejscowości mają salat, oprócz Łukasza, tak? Tak, tak, tak. Bo już nawet tyle jest. No ale też tam jest trochę więcej mieszkańców. Ale... Więc jeszcze tej kukurydzy jeszcze nie. Kukurydzę obsączę. Jerukoli się nie kroi, tak? Nie. Tak ładnie wygląda całość. Ale co dorzucimy na samym końcu, jak już będziemy podawać roladę. Zamieszamy troszeczkę, żeby szybciej ostygło. Dobra. Zmienimy sobie papier, na który będziemy piekli rolady. Proszę. Żeby nam się też nie przywarła do klapy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, muszą być piekarki i kurczak musi być odpowiednio wystudzony. I najpierw wkładziemy ser. No po. Czyli bardzo fajnie, że nie układają już te później. Tak. Następnie kurczak.
pieczarki. No właśnie, będzie to strasznie grube, tak? Nie, to się tylko nie. To się tak wydaje. A to będzie smaczne. No, na pewno. Wyglądać nie musi, ważne, żeby smakowało. Ale będzie ładnie wyglądać. Ale to będzie naprawdę ładnie wyglądać. Dobra, w końcu trochę trzeba zostawić. Tak. Nie, tu może tak, tylko się ja zapomnij tam do przodu. Nie dodajecie do tego żadnego keczupu, nic takiego. Nie, 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 nie. Nic. Znaczy tak naprawdę są różne sposoby zawijania, bo można na przykład równie dobrze położyć drugie takie ciasto od góry, tak? I skleić, tak? Są naprawdę różne metody. Nie ukrywam, że my dzisiaj zrobimy w formie warkocza, żeby to wyglądało ładniej. Nie wiem, jak nam wyjdzie. Mamy nadzieję, że wyjdzie dobrze. Odkrawamy od góry. Tak. Zostawiamy to sobie na koniec. I to przekładamy w formie warkocza. I w formie warkocza. Można tutaj, tak jak robi Sylwia, zrobić całość i ten, aczkolwiek mi jest lepiej. Po kolei, tak? Po kolei. Czyli zawijam i sobie ucinam, tak? Jak komu lepiej. Nie jest powiedziane, że musi być tak zawinięte, żeby nie wystawało. Nie. To nie ma generalnie. Może być jak najbardziej. Troszkę przydusić, żeby. W międzyczasie piekarnik. W międzyczasie dokładnie piekarnik gdzieś na 180 do 200 bez termoobiegu, nie? Bez termoobiegu, bo termoobieg wysusza. Wszystkie przerwy. To tam nie jest, tam nie zostaje, a tutaj jest taki skos. Może u Ilonki ładniej to wygląda na pewno. Nie, oba ładnie wyglądają. To jest inna technika. Tak. Każda technika jest dobra, bo żeby było smaczne. No ja teraz będę musiała trochę naciągnąć, bo gdzieś tam mi się tutaj. Czekaj, tak to końcówkę jak to będzie. Ilonka, a ty możesz nam rozbić jajko? U nas, tak? Ale w domu cześć.
To jest ciekawe połączenie, bo to jest ciasto francuskie, raczej słodkie. Tak. A tam w środku znaczy, są jeszcze, takie... Można jeszcze to zrobić tak, że ser żółty zetrzeć na tarce i połączyć z jajkiem taką masę i wyłożyć i to upiec. Czyli ta masa będzie tak jak to ciasto francuskie, zamiast tego ciasta francuskiego. To będzie też po upieczeniu. I wtedy w to zwiniemy całe to nadzienie. Też generalnie co dodamy do środka, to też, żeby mówię, więcej gdzieś tam twórcza, też na przykład często dodaje się szpinak. Nie? Też generalnie w środku to wygląda ciekawie, mówię, jak ale jest... Ale nie surowy, tylko już tak zrobiony. Tak się dojada akurat zamrożone, nie? Więc... Aha. Zależy. Można tą roladę na różne sposoby robić i małe eksperymenty zrobić, żeby to dopasować swój smak, tak? Mhm. Też paprykę można dodać, więc mówię, różnie można to kombinować. Dobra. Teraz musiałyśmy to przełożyć. Myślę, że we dwie koło siebie. Tak, w ten sposób, nie? I to kartonie? Tak. Nie jest ten, który nie będzie zadawać. Ja bo mogę to za tak zrobić, poproszę, to tu mogę też wyjść. Okay, może odciąć, to też tak myślę, może by się niepotrzebnie nie zakleiło. Mhm. I to powędruje do pieca na 25-30 minut. Temperaturze około 200 stopni. Ze względu na to, że kurczak on generalnie jest upieczony, tak? To może być troszkę krócej. A jeśli byśmy kładli surowego, no to wiadomo, chwilę. Tak, wyłączamy termowiec. Wkładamy do piekarnika. O, ale grzeje. No tak. Ale grzeje. Ale jest 200 stopni. Na ustawie chyba okej. Okay. Mm-hmm. I się piecze. Dokładnie. Czyli jest. Wiesz co? Troszkę bym... Bo tu widzę, że siedzi na ściance. I czekam. 20. 25 minut. Zagrzanka sprawdzimy. Równe 25 minut, więc piekarnik wyłączamy. I wyciągamy. Uwaga, bo tam gorąco. Chyba będzie. Wygląda wspaniale po prostu. Masz, tak, musisz przesuwać sobie tam. No nie ma. Okej. Okay. Ale się gotuje. Proszę, no troszeczkę, no musimy chwilkę poczekać. Ja wyciągniemy chwileczkę poczekać, żeby... Wyciągniemy, żeby szybciej wstało. Teraz musimy chwileczkę poczekać, aż nam to troszkę ostygnie. Tym sosem polewacie tą roladę, czy tą... Tak, roladę. A. Tak naprawdę można jej w ogóle nie polewać, tylko później każdy może sobie bezpośrednio na talerzyk, tak, bo też nie każdy lubi sos paskowy, nie? Właśnie. Danie dnia Łukaszewa.
No i mamy tutaj już produkt finalny, który przygotowały do nas przesympatyczne panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łukaszewa. Jeszcze raz poproszę, żeby pani powiedziała, co to. Dobrze. Tak jak wcześniej już wspomniałam, jest to rolada z ciasta francuskiego. W środku mamy pieczarki, ser oraz kurczaka. Do tego sałatka z rukoli, ogórka, kukurydzy, pomidorek koktajlowy, lotkiewka oraz cebula. No i do tego sos czosnkowy. Czyli sałatka wiosenna i na ostro z sosem. Tak, dokładnie. Życzymy państwu smacznego i oczywiście zapraszamy do Łukaszewa. Smacznego.